Gruby Roy Nelson odchodzi z Bellatoru. Czy to oznacza koniec tej organizacji? O tym i o wielu innych tematach w najnowszym wydaniu Punch Clubu. Dzień dobry, albo dobry wieczór, choć w zasadzie już raczej dobry wieczór, patrząc na to, że o 19 mamy już ciemność totalną, a także mieliśmy już za sobą zmianę czasu. Zaczynamy kolejne wydanie Punch Clubu, którego nie było w zeszłym tygodniu. Winowajca siedzi po drugiej stronie monitora i słucha i zastanawia się, jak bardzo go dzisiaj za to będę chciał zjechać. Michał Przybycień, jak zawsze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No jakoś się nie mogliśmy w zeszłym tygodniu zgadać, bo tu każdy miał swoją dziwną, dziką robotę. No dokładnie, trochę było obowiązków. Byłem akurat na gali, powiem ci, bokserskiej Suzuki Boxing Night, boksu olimpijskiego, właśnie w piątek. A później przez resztę tygodnia śledziłem, jak Marcin Najman broni Jasnej Góry. Musiałeś to powiedzieć, prawda? Tak. Ale chętnie cię podpytam na temat tej gali, skoro widziałeś od wewnątrz, jak to wygląda. Jakie wrażenia? Pozytywne, czy raczej tak, to tylko boks olimpijski, nic wielkiego, przemilczmy. Tylko boks olimpijski, ale fajnie to wygląda. No, gala zorganizowana na profesjonalnym poziomie. Widać, że firma Suzuki poważnie traktuje ten boks olimpijski, ostro w to wchodzi. Tam rozmawiałem nawet z prezesem, czy są gotowi, bo tam planują kolejne gale już na początku roku, chyba w styczniu ma być następna. Na pytanie, czy są gotowi na jakieś przesunięcia, nie wiem, odwołania gali, to odpowiedział tylko, że zorganizują na pewno, najwyżej stracą trochę pieniędzy, więc to pokazuje, że firma naprawdę poważnie wchodzi ten boks i inwestuje poważne pieniądze. Sam poziom sportowy, no to mocno, można powiedzieć, zróżnicowany, no bo to był właściwie mecz taki bokserski, Polska-Chorwacja. No Chorwaci nie postawili jakby no trudnych warunków. Polacy to wygrali 16, chyba 2 albo 3, jak dobrze pamiętam, musiałbym sprawdzić. No i co, no, impreza bardzo fajna i już sobie ostrzę zęby na następną. No wiesz, no Suzuki akurat zawsze mocno idzie w kierunku sportu, bo przecież pamiętamy doskonale, że Suzuki to także sponsor piłkarskiej Korony Kielce, w której też zresztą dochodzi do różnych zmian, tak samo jak do zmian... I sponsor stadionu, tak? Korony właśnie, przecież jest tam chyba Suzuki Arena się nazywa. Dokładnie stadion tak. 16, tak, tylko jeszcze... Jeszcze dokończę, 16-2 właśnie Polacy wygrali z Chorwacją ten mecz bokserski. Polacy i Polki, bo one też walczyły. Zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać i o Polakach, i o Polkach, i o zmianach, bo duże zmiany na arenie MMA się zadziały w ostatnich dniach, tygodniach. To, o czym rozmawiałem, opowiadałem Państwu w trakcie ostatniego spotkania live w ramach Hot Newsa, dzisiaj też będziemy poruszać ten temat, a więc koniec kariery Khabiba Nurmagomedowa, masowe zwolnienia w Bellatorze, dokładniej 28 wojowników pożegnało się z organizacją, jeden Polak i dwie bardzo ciekawe i ważne postaci, jeżeli chodzi o MMA, i to może być też szansa dla KSW, ale o tym będziemy oczywiście szerzej też za kilka chwil mówić. Będziemy także rozmawiać, wrócimy troszeczkę do tematu już sprzed jakiegoś czasu, bo mieliśmy rozmawiać o tym w zeszłym tygodniu, ale z racji tego, że podcastu nie było, no to w tym tygodniu będziemy mówić o gali UFC w Abu Dhabi, gdzie Mateusz Gamrot przegrał swoją debiutancką walkę w oktagonie UFC. Będziemy także rozmawiać o boksie, będziemy rozmawiać o ostatniej gali MB Boxing
Racing Night 8 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Będziemy rozmawiać o Fiodorze Łapinie i zakończeniu jego współpracy z Knockout Boxing Night, a także porozmawiamy chwilkę o dzisiejszej walce Ewy Brodnickiej z panią Meyer o imieniu, teraz muszę sobie przypomnieć, Michaela Meyer, czy Meyer, chyba Meyer powinno się mówić, więc na te tematy porozmawiamy dzisiaj, no więc cóż, nie może być inaczej, już niech tradycji stanie się zadość, czas na rundę pierwszą. A w rundzie pierwszej, tak jak wspominałem, zaczniemy sobie od Khabiba Nurmagomedowa, który w poprzednim tygodniu zawalczył po raz 29, po raz kolejny w oktagonie UFC. No i właśnie Khabib Nurmagomedow zakończył swoją karierę 29. zwycięstwem. Dagestański orzeł poddał trójkątem nogami Justina Gataje? Dobrze wymawiam to nazwisko? Zawsze mam z nim problem. Gaethje. Dobrze, że nie Justin Gaethje. Właśnie Justina Gaethje'ego w drugiej rundzie podczas walki wieczoru UFC 254, ale echem odbiła się sama końcówka już po samej walce, kiedy to Nurmagomedow pocałował oktagon, już w takim swoim charakterystycznym stroju, w charakterystycznej czapce położył na oktagonie, na macie oktagonu rękawice i zakończył swoją karierę, bardzo piękną, wspaniałą karierę, ale powody zakończenia tej kariery są niezwykle smutne, niezwykle przykre. Zresztą pisałeś swego czasu kilka chyba tekstów dotyczących w ogóle Khabiba Nurmagomedowa i na pewno dokładnie wyjaśnisz, jakie to były powody, bo były one bardzo przykre i smutne. No tak, no niestety ojciec Khabiba Abdulmanap zmarł na koronawirusa w lipcu. No i on był jego jakby trenerem, mentorem, tak, wszystkiego go w MMA nauczył. No i teraz to była pierwsza walka, do której Khabib wychodził bez właśnie ojca, tak, w narowniku. I po walce, po tym wygranym pojedynku, no spisał się świetnie, nawet bez tej, no może pomoc miał z góry, ale bez tej takiej fizycznej pomocy ojca spisał się świetnie, chociaż według mnie pierwszą rundę przegrał. Zresztą sędziowie tam chyba dwóch, jak widziałem, karty punktowe też dawali pierwszą rundę dla Gaethje, bo on sobie lepiej w stójce radził, ale później jak go złapał Khabib w parterze w drugiej rundzie, no to był bez szans. A wytłumaczył to tak, że po prostu rozmawiał ze swoją mamą na temat tej walki właśnie z Gaethje, gdy UFC jakby no zwróciło się do niego, że jest opcja takiej walki. Mama chciała, żeby właśnie skończył karierę, żeby bez ojca nie walczył. On jej obiecał, że ostatni raz jeszcze wyjdzie do oktagonu, da radość kibicom i dopiero skończy karierę. No i tak się stało. No to jest bardzo smutna mimo wszystko historia, no bo przed Khabibem mimo wszystko jeszcze było pewnie wiele pojedynków, mógłby pewnie zakręcić się koło 40, możliwe, że wszystkie byłyby zwycięskie. Choć z drugiej strony trzeba patrzeć też właśnie od tej strony bardziej, może nie tyle co psychicznej, ale właśnie od tej strony rodzinnej, jeżeli jego ojciec faktycznie, niestety odszedł, no to też mogło wywrzeć to na nim ogromny wpływ, a jednak zdanie matki zawsze jest bardzo ważne. Co widać zresztą u wielu zawodników, czy to MMA, czy boksu, bo przecież bracia Kliczko obiecali swojej matce, że nigdy nie zawalczą między sobą, do czego ostatecznie faktycznie nie doszło. Więc to zdanie matki jest bardzo ważne, ale chciałbym zapytać też od tej innej strony, od strony organizacji, od strony UFC i Dana White'a. Co zdarzy się, jeżeli chodzi o UFC, no bo
Khabib chyba został sklasyfikowany jako pierwszy, jako najlepszy zawodnik bez podziału na kategorie wagowe. To możliwe, że się nie zmieni, bo też była o tym mowa, chyba nawet, nie wiem, czy on nawet o to nie prosił, ale jak to odbije się na samym UFC i na samej kategorii, bo to jednak była jedna z twarzy, jedna z legend UFC i brak takiego zawodnika może mocno odbić się na organizacji, bo przecież pamiętamy, że też swego czasu odszedł inny, oczywiście rozwiązał kontrakt, zakończył swoją współpracę z UFC, inny bardzo ważny zawodnik tej kategorii, a więc McGregor, który zresztą przegrał z Nurmagomedowem, także dwa bardzo wielkie nazwiska, dwie wielkie twarze UFC zakończyły z nimi współpracę. Czy to nie odbije się za mocno na, może nie na PR-ze, ale na samej organizacji, że po prostu takich wojowników będzie u nich coraz mniej i coraz mniej ciekawych walk będzie można ze sobą zestawiać? No na pewno, no to się zawsze odbija, straty takich zawodników, to jest tak, przekładając to na polski rynek, to jest trochę tak, jakby właśnie Mamet kończył współpracę z KSW, tak, gdzie pamiętamy to poruszenie po tym właśnie ogłoszeniu przez Mameda, że kończy karierę, no później wrócił, no i walczy dzisiaj świetnie. Ale to jest podobny kaliber, oczywiście inny rynek, inna organizacja, tak, ale gdzieś mechanizmy są te same. No, Khabib to była na pewno wielka legenda. Ja przyznam szczerze, że jak zacząłem się interesować MMA, to zwróciłem na niego uwagę ze względu nie na zwycięstwa czy na jakieś inne rzeczy, tylko ze względu na tą jego charakterystyczną czapkę, w której zawsze wychodził do oktagonu i później dopiero tak go wygooglowałem, zainteresowałem się nim, zobaczyłem, że jest niepokonany, co naprawdę w świecie MMA jest bardzo dużym osiągnięciem, bo no w MMA raczej nie zdarzają się zawodnicy z zerem w rekordzie. To nie jest boks, gdzie sprowadzasz sobie jakieś tam puszki soku pomidorowego z Węgier czy innych krajów. Tak, dokładnie, czy innych krajów bloku, byłego bloku wschodniego i sobie je obijasz. Tylko tutaj naprawdę no, należysz do jakiejś organizacji typu UFC, KSW, nie wiem, FAN, Bellator, tak, możemy wymieniać. No i wchodzisz na pewien poziom i konfrontujesz się z najlepszymi w tej organizacji, później ewentualnie idziesz wyżej do jakichś lepszych, więc w MMA nie ma tego kalkulowania i raczej nie ma zery w rekordzie, więc no to, że w 29 walkach został Nurmagomedow niepokonany, to na pewno jest mega wielkie osiągnięcie, uważam, że nawet większe niż wywalczenie pasa UFC. Wiesz co, tutaj zwróciłem uwagę, bo ty tutaj mówiłeś, że kiedy zacząłeś interesować się UFC, to zacząłeś się między innymi przez właśnie Nurmagomedowa, a był jeszcze jakiś inny zawodnik, bo chciałem właśnie też tak już pomijając troszkę i odchodząc od tematu Nurmagomedowa o to zapytać, bo ja pamiętam, że dosyć dużym dla mnie wydarzeniem był koniec kariery Aleksandra Gustafsona, o którym zresztą też w poprzednim naszym wspólnym portalu rozmawialiśmy, albo pisaliśmy, albo też nagrywaliśmy program, w którym poruszaliśmy właśnie tą tematykę. To była właśnie jedna z tych postaci, inną był przecież też Brock Lesnar, który od UFC przez WWE, tak, ponownie do UFC. Tak, 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 ale nimi to gdzieś tam ich już jakby w UFC widziałem, jak walczyli, no jakby o Gustafsonie to usłyszałem, jak bił się z Błachowiczem, tak, jak wygrał. No też już ma swoje lata, walczył nawet ostatnio, 25 lipca przegrał z Fabricio Werdumem. Także nie wiem, czy po tej walce już skończył karierę, nawet nie pamiętam. Oj, Gustafsson to skończył karierę, żeby cię nie skłamać, z 2 lata temu. 2018, znaczy, 2019. No, on już skończył, potem wracał, ale widzę, że walczył w lipcu 2020 roku. O, czyli jednak wrócił. Z Fabricio Werdumem ostatnią walkę, więc właśnie
Właśnie wrócił, tak jak mówię, i to chyba nawet do wagi ciężkiej, skoro z Fabricio Werdumem się mierzył. Na pewno było kilka takich postaci gdzieś tam, na które się zwracało uwagę. No, ja tak jak myślę 90. Tak jak myślę, 90% fanów MMA w Polsce, to zacząłem śledzić MMA od czasu walki twojego ulubieńca, który teraz broni Jasnej Góry, z Mariuszem Pudzianowskim. No i później się to tak zaczęło rozwijać, tak? Zacząłem gdzieś śledzić właśnie nie tylko KSW, ale i UFC, gdzie właśnie bardzo, bardzo polubiłem Nurmagomedowa i śledziłem go, bo dla mnie to było wydarzenie, że naprawdę jest taki zawodnik, który jest niepokonany. A teraz zakończył karierę. Może jeszcze kiedyś wróci, bo to nie jest wykluczone, no jest, i pewnie... Na pewno kibice MMA mają spory niedosyt, że nie doszło do jego walki z Tonym Fergusonem. Bo ta walka miała się odbyć kilka razy, cały czas gdzieś tam była przekładana, w końcu do niej nie doszło i to na pewno jest taki niedosyt. No teraz będzie trochę bez królewie w tej kategorii lekkiej, ale ona jest mocno obsadzona. No jest tam Gaethje, jest tam Poirier, wróci, podejrzewam, zaraz, bo już się takie głosy powoli podnoszą, McGregor i pewnie będzie chciał ten pas odzyskać. Są następcy, może nie takiego aż kalibru jak Khabib, ale dobrze jest ta właśnie lekka waga obsadzona w UFC. Kibice szybko na pewno o Khabibie nie zapomną, no ale nie mają wyjścia. No, życie toczy się dalej. Pantarei, wszystko płynie. Jeszcze tak kończąc Dokładnie. Ten temat i jeszcze nawiązując do Gustafsona, mam w rękach płytę z grą UFC, pierwszą grą UFC, to jest rocznik chyba 2K13-14 około. I właśnie na okładce jest między innymi Gustafsson, stąd też właśnie możliwe, że ta moja pamięć do niego jest wieczna. Ale nie możemy zapominać o innych tematach, bo już tutaj gadamy tyle czasu, że... Jeszcze wracając, przypomniałem sobie o innym zawodniku, jak mówisz, na kogo zwróciłem uwagę też w UFC wtedy. To był to Roy Nelson. Do jego tematu wrócimy jeszcze przy Bellatorze, ale... Właśnie do niego przechodzimy. Widzisz, jak się wpisałem fajnie, to od razu powiem, że Roya Nelsona polubiłem z tego powodu, że jego sylwetka bardziej przypominała Erika Butterbina niż Mariusza Pudzianowskiego, ale mimo to potrafił w tym UFC rywalizować z najlepszymi i nawet ich nokautować. Miał straszny dynamit W rękach, świetnie sobie tam radził w UFC, chociaż mistrzostwa niestety nie zdobył, nad czym ubolewam, ale mam nadzieję, że może zdarzy się to właśnie w UFC. Pamiętam, że tam miał kilka fajnych nokautów na swoim koncie właśnie w UFC. No i właśnie teraz przechodzimy do tematu między innymi Roya Nelsona, także Franka Mira czy Mateusza Piskorza. To jest 3 z 28 zawodników, z którymi nie przedłużono, nie podpisano kontraktów, których zwolniono z Bellatoru. To jest spore zaskoczenie, że Bellator pozbywa się 28 aż wojowników, w tym właśnie Mira i Nelsona, a więc dwóch bardzo ważnych mimo wszystko zawodników kategorii ciężkiej tej organizacji. No tak, na pewno gwiazdy, bo oni przyszli z UFC,
No i byli jednymi z twarzy, można powiedzieć, tej wagi ciężkiej w Bellatorze, ale też mają już swoje lata. Nie najlepiej się ostatnio prezentowali. Roy Nelson przegrał 5 ostatnich walk, ale też walczył z dobrymi zawodnikami, bo właśnie z Frankiem Mirem przegrał, z Mirko Filipowiciem. No tu akurat Frank Mir ostatnią swoją walkę stoczył właśnie z Nelsonem wygraną, ale wcześniej też miał 4 porażki z rzędu, więc no też są już po 40 obaj panowie. Nie prezentują się tak dobrze jak wcześniej. Mnie bardzo zachwycał Roy Nelson, ten jego efektowny styl walki, szedł do przodu na przeciwnika, taki trochę podobny i wizualnie, jeśli chodzi o sylwetkę i o styl walki, jak Adam Kownacki w boksie. Pamiętam jego knockout właśnie na Czajku Kongo na UFC 159. Kiedy go tam poskładał naprawdę strasznie. No i chętnie bym zobaczył Roya Nelsona w KSW, czy Franka Mira również, który kiedyś gdzieś tam się dopominał walki z Mariuszem Pudzianowskim, ale raczej w kategoriach takiej ciekawostki, może takiej atrakcji dla fanów, tak, że przyszli byli mistrzowie. Przyszli do organizacji, byli no nie mistrzowie, ale byli czołowi zawodnicy wagi ciężkiej UFC. Zresztą widzę tutaj, że Roy Nelson ma w rekordzie walkę z Joshem Barnettem, który ostatnio pokonał Marcina Różalskiego. Przegrał z Barnettem Nelson w 2015 roku na UFC. Myślę, że jeszcze by dali radę w KSW, pasa pewnie by nie zdobyli, ale kilku zawodnikom postawiliby, podejrzewam, ciężkie warunki. No wiesz, wydaje mi się, że akurat KSW mogłoby skorzystać na tym, no bo jednak ściągnięcie Franka Mira czy Roya Nelsona jako takich w miarę dużych mimo wszystko nazwisk, wiekowych to prawda, ale jednak sporych nazwisk, mogłoby jeszcze mocniej napędzić KSW. Pytanie jednak brzmi, czy ich pensja i Mira i Nelsona, czy KSW byłoby w stanie opłacić obie te pensje albo którąś z nich, i czy nie lepiej byłoby się właśnie skierować może w stronę Mateusza Piskorza jako Polaka, kolejnego Polaka do stajni KSW. Myślę, że rzeczywiście mógłby być problem, żeby zaoferować dwóm zawodnikom jakieś wielkie pensje, ale myślę, że jedną pensję spokojnie KSW byłoby w stanie opłacić. Jak chodzi o Mateusza Piskorza, to szczerze powiem, że raczej się nie spodziewam, żeby KSW go zakontraktowało. On już jedną walkę w organizacji stoczył. Było to dość dawno, bo w grudniu 2014 roku na KSW 29 przegrał z Robertem Radomskim. Później walczył na PL MMA, miał tam trzy zwycięstwa efektownie wygrał, szczególnie tą pierwszą walkę w PL MMA, a ostatnio w Bellatorze 2 porażki, więc tutaj no jakby nie dostał czy nie dostanie już trzeciej szansy gdzieś tam na odbudowanie się. Ostatnio się odbudował, ale poza organizacją walczył na gali EFM3, tej samej, na której w walce wieczoru walczył Materla, tak? Przed tym swoim ostatnim pojedynkiem teraz na KSW, i tam Piskorz wygrał z Marcelem Grabińskim.
zawodnik, przyznam się szczerze, dla mnie kompletnie anonimowy, ten Grabiński, więc ciężko mi tutaj oceniać jakiś poziom sportowy tej gali. FM też nie widziałem, gdzieś tam widziałem tylko właśnie urywki z walki wieczoru, z walki Michała Materli z Wilhelmem Ottem. Piskow myślę, że będzie miał propozycję z polskich organizacji. Ja bym go widział w Fenie, bo tam myślę, że poziom sportowy spokojnie predestynuje go do tego, żeby w tej drugiej polskiej organizacji walczyć, chociaż on jest w wadze do 77 kg. Kto wie, czy KSW nie dojdzie do wniosku, że dobrze by go było zakontraktować, skoro Roberto Soldić idzie kategorię wyżej, będzie się mierzył na najbliższej gali z Michałem Materlą. Nie wiadomo, czy tak naprawdę nie wiem, czy to jest jednorazowy taki wyskok Soldicia, czy na stałe już jakby przechodzi i zostawia pas. Gdyby przechodził na stałe, to można by gdzieś tutaj dać szansę właśnie Piskowowi, ale myślę, że tam w 7-7 też ma kilku dobrych zawodników właśnie FEN i tam mógłby się sprawdzić Piskow. Akurat tematy polskiego MMA poza Mateuszem Gamrotem zostawimy sobie na przyszły tydzień, bo na pewno będzie o czym dyskutować, bo tematów jest naprawdę bardzo wiele. Ale właśnie, musimy skończyć już powolutku tą naszą pierwszą rundę, więc skończymy ją od porażki Mateusza Gamrota, który przegrał z Guramem Kutateladze. Bardzo ciężkie nazwisko Gruzina, który zresztą, jak mówił sam po walce, Polak powinien wygrać tą walkę. Pierwsza porażka Mateusza Gamrota w zawodowej karierze. Bardzo źle się rozpoczęła chyba ta przygoda z UFC dla Gamrota. No tak, no nie najlepiej. Rzeczywiście być może trochę za szybko ta walka, bo właściwie w ciągu pół roku to Gamrot stoczył 3 walki, tak? Bo bardzo szybko doszło do tych dwóch pojedynków w KSW, które uprawniały Gamrota do po prostu rozwiązania kontraktu z organizacją. No i też szybko, właściwie miesiąc chyba po walce w KSW, czy trochę nawet ponad miesiąc, dostał walkę w UFC. To raz, dwa, że zmienił się mu przeciwnik w ostatniej chwili. Także to gdzieś było kolejne utrudnienie, że nie można się było stricte pod tego rywala przygotować. Oglądałem tą walkę na żywo, bo ona była o dobrej porze, bo gala była wieczorkiem, tak, 23 chyba ta walka miała miejsce. Tak, dokładnie, więc oglądałem tą walkę na żywo. I przyznam się szczerze, że spodziewałem się lepszego wejścia do UFC Gamrota, bardziej efektownego, ale też jakby no wstydu nie przyniósł. Walka była bliska, tak punktując ją na żywo, to punktowałem właśnie dla Gruzina. Nawet się zdziwiłem, jak później czytałem komentarze na Twitterze gdzieś tam różnych ekspertów, że Gamrot został przekręcony czy coś takiego. No nie, no walka była bardzo bliska, tam może jedna runda mogła iść w dwie strony i to by można mogło przeważyć szale na rzecz Gamrota, ale wcale tutaj uważam nie było żadnego skandalu i zasłużenie wygrał Kutateladze, chociaż on po walce powiedział coś zaskakującego dla mnie, bo w wywiadzie jeszcze w oktagonie powiedział, że on się nie czuje zwycięzcą, że tej walki nie wygrał. No i tak z tych słów wnioskuję, że pewnie możemy się spodziewać rewanżu. Ja mam nawet tutaj cytat
z tej wypowiedzi właśnie Gruzina. Kiedy w wywiadzie właśnie po walce przyznał, że to nie jego ręka powinna iść do góry. To bzdura, ten gość jest wojownikiem. Gamrot, dziękuję ci, to była twoja walka. Tak się zwrócił do Mateusza Gamrota, ale to, co powiedziałeś, powinno przyświecać Gamrotowi, a więc rewanż byłby bardzo interesujący, to raz, ale dwa, też mi się wydaje, że akurat taki rewanż może się przydać właśnie Gamrotowi, tylko właśnie po jakiejś dłuższej przerwie, a nie na przykład za miesiąc czy za dwa, bo troszeczkę to tempo w wykonaniu Mateusza Gamrota było zbyt zawrotne, takie odnoszę wrażenie. No dobrze. No tak, no spokojnie gdzieś tam się przygotować, trenować po nowym i po nowym roku, gdzieś tam, nie wiem, może marzec, może kwiecień, gdzieś tam tą walkę stoczyć. No Gamrot przegrał według mnie po prostu mniejszym, no gorszymi warunkami fizycznymi, bo w stójce Gruzin miał lepszy zasięg i lepiej sobie radził w stójce. Gamrot próbował obalać i to była jego właśnie mocna strona. Tak właśnie patrząc na tą walkę, to no to wiedziałem, że jeśli Gamrot w jakiejś płaszczyźnie ma wygrać, to będzie to parter. To się nie udało, bo dobrze Gruzin się bronił przed tymi obaleniami, wychodził z tego, nawet jak już został obalony tam raz czy drugi, to potrafił wstać, więc to była naprawdę dobra walka w wykonaniu Gruzina. Jedna tylko poprawka do tego, co mówisz. Tę walkę, nie tą walkę. Tę walkę, tak, dokładnie, masz rację. I tylko o to się mogę przyczepić do twojej wypowiedzi, ale drodzy państwo, bo my już pół godziny jak zawsze gadamy o MMA, my kochamy najwyraźniej MMA, choć zawsze tym sportem u mnie numer jeden był boks, jeżeli chodzi o sztuki walki, więc cóż, przechodzimy do boksu. Czas na... A u mnie właśnie odwrotnie. No to widzisz, my jakoś się uzupełniamy. Chociaż zainteresowanie sportami walki też zaczynałem od boksu oczywiście, od walk Andrzeja Gołoty. Pamiętam gdzieś tam, jak byłem mały i dziadek oglądał powtórkę walki chyba właśnie z Johnem Ruizem wtedy, jak Gołotę przekręcili, pamiętam, niedziela rano i powtórka tej walki leciała. No to może nie będziemy rozmawiać o Gołocie, ale na pewno będzie... Interesująco. Drodzy państwo, czas na rundę drugą. A w rundzie drugiej poruszymy kilka tematów. Możliwe, że nie wszystkie, które wymieniłem na samym początku, bo czas nas coraz bardziej goni, więc pewnie jakiś temat będziemy musieli przerzucić sobie na przyszły tydzień, na przykład Ewę Brodnicką, bo o Ewie Brodnickiej możemy porozmawiać po walce z Michaelą Mayer. Michaelą chyba. Nie będę kończył. Bo będziemy rozmawiać dzisiaj przede wszystkim o ostatniej gali MB Boxing Night, walkę wieczoru. Kamil Łaszczyk pokonał Kevina Eskanza przez jednogłośną decyzję sędziów. Co-main event, zwycięstwo Michała Leśniaka nad Hamzą Misuigiem przez techniczny knockout w trzeciej rundzie. Nie powiem, jak się czyta, bo sam nie wiem. W trzeciej walce w kolejności od góry Kamil Bodzioch, dobrze, że nie Romek Bodzioch, pokonał Jakuba Sosińskiego. Oczywiście tutaj pozdrawiamy naszego montażystę, kamerzystę, realizatora i człowieka orkiestrę hot take'owego. Była także walka Kamila Młodzińskiego, który pokonał Zoltana Osadama przez decyzję sędziów. Tomasz Nowicki pokonał Mario Zabojnika też decyzją. No i Oskar Wierzejski pokonał Michała Łoniewskiego również przez jednogłośną decyzję sędziów. Ale my chyba skupimy się głównie na walce Kamila Łaszczyka, który pokonał w całkiem niezłym stylu swojego rywala, chociaż był to trochę nerwowy występ w wykonaniu szczurka, że tak go nazwę właśnie jego pseudonimem. Pokonał Kevina Eskanze, mimo że leżał na deskach. To było spore zaskoczenie, że Łaszczyk padł na ring po ciosie Eskanzy.
No właśnie tak Eskenza, według mnie to według mnie to Łaszczyk wygrał pewnie wygrał, ale jednak w słabym stylu. Nie pokazał, uważam, wszystkiego, co potrafi. Tak sobie spojrzałem na Boksreka, widzę, że Gala dalej nie jest wpisana do tego portalu. Także konflikt dalej trwa, ale nie o tym. No, tak jak mówię, Kamil Łaszczyk mnie zawiódł. No, wygrał zgodnie z planem, bo poza tą rundą, kiedy był na deskach, to wszystkie pozostałe pewnie zwyciężył. No i co? No, ja bym Łaszczyka chętnie zobaczył w jakiejś walce za granicą, gdzie nie miałby swojego terenu, gdzieś tam sędziów za sobą, gdzie nie wszystko byłoby mu podporządkowane, bo bardzo jestem ciekaw, jakby w takich warunkach jego głowa zagrała, czy by się sprawdził, no bo też jest niepokonany, ma bardzo dobry bilans, z takim bilansem to spokojnie mógłby nawet o Mistrzostwo Świata walczyć, a jednak gdzieś tam nie ma go w tych rankingach, nie wiem za bardzo z czego to wynika. Podejrzewam, że pewnie gdyby był związany z Andrzejem Wasilewskim, to już gdzieś szykowałby się do walki o pas, skoro... On by się już 9 walk temu szykował do walki o pas. No dokładnie, skoro tutaj Kamil Szeremeta, którego umiejętności oceniam niżej niż Łaszczyka w najlepszej formie, tak? Skoro Szeremeta się szykuje do walki o pas, a ma, no też jest niepokonany, ale stoczył tych walk mniej, to myślę, że Łaszczyk też spokojnie mógłby się do tego przygotowywać, dlatego uważam, że jest teraz czas, żeby Łaszczyka Mateusz Borek zaczął wysyłać gdzieś za granicę na jakąś poważną weryfikację, no bo tutaj widzieliśmy, no przeciwnik był taki, że nawet jak tam gdzieś zgubił na chwilę koncentrację Łaszczyk, zapomniał się, wylądował na deskach, no to spokojnie ten kryzys, akurat runda się skończyła wtedy, więc mógł sobie odpocząć i do kolejnej rundy już ruszył z nowymi siłami. No przeciwnik był taki, że właśnie nie potrafił go skończyć, spokojnie sobie wyszedł z tego kryzysu Łaszczyk i pewnie wygrał, dlatego chciałbym go zobaczyć na tle lepszego rywala, jak wtedy prezentowałaby się jego, jak wtedy by się po prostu prezentował mentalnie, czy byłby bardziej skoncentrowany, gdyby walczył z rywalem lepszym, czy jednak też gdzieś ta głowa by zawiodła. Bardzo mnie to ciekawi. No, może 30 Łaszczyka, czyli ta 30 walka w jego karierze, może faktycznie odbędzie się poza Polską. Tylko właśnie pytanie, czy to od razu musiałaby być walka mistrzowska, czy to mogłaby być walka, nie wiem. Nie, teraz myślę, że nie. Po prostu wysłałbym go na weryfikację za granicę, na dwie, trzy takie walki, tak? Jeśli gdzieś tam z dobrymi zawodnikami, którzy są wysoko w rankingach, jeśli by z nimi sobie poradził, wygrał, no to wtedy celowałbym w walkę o pas, ale to też wiadomo, że to sobie tak możemy mówić, a w boksie to jednak się liczy coś więcej niż tylko bilans, bo tam jakieś rozgrywki zakulisowe, tak, promotorskie, skoro no Manuel Czar dalej jest mistrzem świata wagi ciężkiej, mimo że od 3 lat nie walczył, no to wszystko mówi samo za siebie. To ale gdzie byś widział Łaszczyka? U Ediego Herna? Na przykład on mógłby mu organizować jakieś ciekawe pojedynki, czy nie wiem, do Czemu Stanów? Nie? No przecież Ewa Brodnicka teraz będzie walczyć na gali
Nie Herna chyba. Zaraz zobaczymy. Nie, wydaje mi się, że ona nie u Herna. Nie, nie. Ja bym na pewno Łaszczyka widział za oceanem, bo tam jest już trochę znany, bo on tam wcześniej mieszkał w USA i walczył, więc tam bym go widział. Na Gali Toprank będzie walczyła Ewa Brodnicka u Boba Aruma, więc no, skoro tutaj taką współpracę gdzieś tam z Bobem Arumem się udało nawiązać, jeśli chodzi o Brodnicką, to myślę, że spokojnie można by się było też z Bobem Arumem dogadać i gdzieś tam wcisnąć na galę, no bo umówmy się, no Tymek, SMB Promotions, no to praktycznie jest ta sama grupa, bo ja te dwie grupy traktuję jako jedną, więc bo wiadomo, że Mariusz Grabowski i Mateusz Borek są wspólnikami w interesach i gdzieś wspólnie organizują te gale. I ja to traktuję jako jedno, więc skoro właśnie tutaj w przypadku Ewy Brodnickiej udało się taką współpracę nawiązać i wysłać ją za ocean, myślę, że w przypadku Kamila Łaszczyka tym bardziej jest to możliwe. No właśnie, tutaj rozmawiamy o Łaszczyku, ale warto byłoby też porozmawiać odrobinę o Krzysiu Głowackim i właśnie tym ostatnim temacie, jaki chcę zaprezentować dzisiaj w Punch Clubie, a więc o końcu wieloletniej współpracy między Knockout Promotion a Fiodorem Łapinem. No, to była dość zaskakująca mimo wszystko informacja, bo długie lata Fiodor Łapin współpracował z Andrzejem Wasilewskim, teraz przenosi się do innej grupy promotorskiej, tam jednak ma nie działać jako trener i jest bardzo ważne pytanie, jak rozwiązać pewien ważny kłopot. Tym kłopotem jest walka 12 grudnia między Krzysztofem Głowackim i Lorenzem Okoliem. Dlaczego? Dlatego, że Fiodor Łapin był trenerem Krzysztofa Głowackiego i jak sam Głowacki mówi, chciałby dalej współpracować z Łapinem. Łapin także chciałby współpracować nadal z Głowackim, ale żeby tak się stało, potrzebne jest błogosławieństwo i zgoda Andrzeja Wasilewskiego, a Andrzej Wasilewski, jak tutaj wskazuje, nie jest, musi, jak to mówi, trzeba znaleźć jakiś kompromis, w tym momencie go nie widzę. Trzeba znaleźć jakiś konsensus, porozmawiać znaczy, dokładnie. Jak mówił znany właśnie promotor bokserski i nie tylko Mateusz Borek. No więc właśnie, czy ten konsensus nastąpi? Bo jeżeli go nie będzie, jeżeli nie porozmawia sobie Andrzej Wasilewski z Fiodorem Łapinem i nie ustalą tego, no to Krzysztof Głowacki na miesiąc prawie przed walką, bardzo ważną, o pas Mistrza Świata Federacji WBO Junior Ciężkiej, może być bez trenera. A miesiąc przed walką nie powinno dochodzić chyba do takich zmian. To jest bardzo nierozsądne rozwiązanie, ale też pytanie, jak wyglądało to od strony kulis, czy Fiodor Łapin, nie wiem, może pokłócił się z Andrzejem Wasilewskim i zdecydował się odejść po 17 latach współpracy, albo otrzymał lepsze warunki finansowe. Jest bardzo wiele takich tematów dotyczących właśnie tej współpracy Wasilewski-Łapin, których my zapewne nie wiemy i możliwe, że dowiemy się dopiero, kiedy już będzie po tych przysłowiowych ptakach i cała sytuacja nabierze tempa i co za tym idzie, możliwe, że Krzysztof Głowacki do ringu w walce Sokolie wejdzie bez Łapina, tylko z innym trenerem. Nie, myślę, że tak się nie stanie w tej walce, jeśli chodzi. Myślę, że tutaj zarówno Andrzej Wasilewski, jak i Fiodor Łapin no, zdają sobie sprawę. Obydwaj no, są w boksie już długie, długie lata. No i zdają sobie sprawę, co oznacza zmiana trenera w takim momencie. I dla mnie jest pewne, że Fiodor Łapin wyjdzie w tej konkretnej walce, będzie w narożniku Głowackiego, a co będzie dalej, to nie jest nic przesądzone, ale
No według mnie na końcu tej współpracy to mogą stracić obie strony, bo Fiodor Łapin, no nie wiem, może też się już czuje zmęczony i nie chce się tak bardzo poświęcać pracy trenerskiej jak do tej pory i sobie tam w Queensbury będzie spokojnie działał jako gdzieś tam jakiś doradca, matchmaker. No ale też fajnie jakby tutaj dalej miał tych swoich zawodników w nokaucie i doprowadził ich do końca kariery. No wiemy już, że rozstał się z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem, no ale gdzieś Diablo już jest, że tak powiem, po drugiej stronie rzeki, ma zmierzch kariery. On już prawie no siada na ławce i obserwuje po prostu wszystko od boku. Dokładnie, pewnie. Pewnie sobie stoczy tam jedną, dwie walki, ewentualnie pięć, jeśli zacznie mu. A może 10, 15, 30. Tak, dokładnie. To wszystko zależy od tego, jak te pieniądze się u niego będą rozchodzić. Ale no nie będą to walki gdzieś, które już będą jakby przełomowymi w karierze Włodarczyka, tak? A tutaj Głowacki no, staje teraz przed szansą odzyskania pasa. Gdyby wygrał, no to będzie go bronił. Jest Kamil Szeremeta, który też, tak jak mówiliśmy, będzie stawał do walki o pas z Gennadijem Golovkinem. Jest kilku innych ciekawych zawodników, chociaż tak naprawdę skupiłbym się na tej dwójce. Jeśli teraz byłbym Andrzejem Wasilewskim, to powiedziałbym tak. Rozchodzimy się, ale możesz tam sobie trenować tam Głowackiego, Szeremeta, tylko po prostu indywidualnie się z nimi dogadaj na jakieś tam warunki, tak? I myślę, że to byłby zdrowy taki układ. Chciałbyś być na miejscu Andrzeja Wasilewskiego, przyznaj się do tego. A jako promotor na pewno. Każdy by chciał być na miejscu Andrzeja Wasilewskiego, ale pewnie nikt z nas w tym miejscu nie będzie. No cóż, liczymy na to, że Fiodor Łapin dogada się z Andrzejem Wasilewskim i dzięki temu Krzysiek Głowacki będzie miał trenera na tą możliwe, że najważniejszą walkę w jego dotychczasowej karierze. Michał, bardzo ci dziękuję za to, że byłeś razem ze mną dzisiaj przy tym Punch Clubie. 50 minut prawie to jest chyba idealny czas na to, aby zakończyć nasze kolejne wydanie świetnego, super, mega, cudownego podcastu dotyczącego sztuki walki. Zapraszamy tradycyjnie za tydzień, a będzie tam więcej polskiego MMA, przynajmniej tak to zaplanuję. Mam nadzieję, że uda mi się to polskie MMA lepiej wkleić. No przed nami gala Babylon MMA, więc sobie o niej pewnie chwilkę porozmawiamy. Kolejne walki KSW 56 też są ujawniane, więc też sobie coś tam można o tym powiedzieć. I to jakie walki, drodzy państwo, i to jakie walki. Więc w takim razie serdecznie Państwu dziękujemy, spokojnego, udanego tygodnia. Ja w swoim imieniu zapraszam oczywiście na wtorek i na Hot Newsa, a z Michałem usłyszymy się za tydzień podczas kolejnego wydania magazynu sztuk walki Punch Club. Do usłyszenia!